Weź posłuchaj teraz. Odsłuchaj sam. Pomóc, proszę pomóc na przystanku tamtym. A co się stało? Jest cały na parking zamieniony. Jeszcze raz? Cały jest zamieniony na parking. To strasznie jest, nie? Trzeba to strasznie jest. Marta, Marta to była. Strasznie jest, nie ma pieszych patroli. Ja rozumiem, tylko przyjadą za 2 godziny. Ale strasznie jest, jest w stanie odholować te samochody, jeśli są niezaparkowane. Strasznie jest, nie odholuje, bo one nie stwarzają zagrożenia, więc jakby już to badałem wiele razy. Strasz miejska holuje tylko jak stwarza zagrożenie, czy jak ktoś zaparkuje na środku skrzyżowania albo przed pasami. A, bo ja pokoję, że pan dobrze się nagrywa, tak? Że ludzie tam... Tak, od 2 tygodni. No. No nie mogą... No jest dziki parking. Zrobiło się jedno miejsce, bo pani odjechała jedna. Właśnie wjeżdża teraz. Pod słupek sam. Widzi pani? Tam dokładnie na... No nie da rady wjeżdżać. Dobra. Stoimy tyłem. Jak widzą policję, to się wszędzie zatrzymują. Panie dzwonią, to nie przyjeżdżają lepiej niż jak ja dzwonię? Bo jak ja dzwonię, ciężko to nie przyjeżdżają. Ciężko nam określić. Ale to ja mam dzwonić, czy pani zadzwoni? No może bym zgłosić, no tak? Mają państwo inny numer niż 986, na którym się czeka 15 minut? No nie, my też na ten strony internetowe albo po prostu alarmie. Okej. No to, bo to nie tutaj nie jest strach, może odholować te samochody. Nie męża, powtórzę, te przepisy nie pozwalają strach na odholowanie. Bo one nie stwarzają zagrożenia swoje osobie, jakby trzeba się doszukiwać, odholowują wyłącznie, jak już jest tak. My to tak, jak odholują się samochody, to gazety piszą. To jest grubszy temat, więc no nie odholują sobie nic, tak? To już badałem wielokrotnie. A, no dobrze, okay. Nie wiem, ewentualnie jeszcze do gminy można zgłosić, żeby po prostu te znaki poustawiała gmina, nie? Ale jakie znaki? Już jest zakaz parkowania. No nie można stawiać, gmina nie może, ten nie może stawiać na przystanku zakazu parkowania, bo to jest oczywiste, tak samo, nie wiem. Na przejściu dla pieszych też nie stawia zakazu, no bo to już jest przejście, tam obowiązują przepisy ogólne, 15 metrów od słupka, w jedną lub drugą stronę, albo zygzak, jak jest namalowany. Tam jest zygzak za tym pierwszym samochodem, kończy się przed Karczmą Polską, jest słupek. Na tym słupku swoje samochody także ocierają się. Więc nie można nawet postawić zakazu parkowania na przejściu na przystanku, no bo ewentualnie zostaje numer alarmowy 112 i zgłosić, że auta są nieprawidłowo zaparkowane na przystanku. Ja mam opór trochę z tym 112, no bo tam ludzie dzwonią z ratowaniem życia, no nie? Jakby to nie jest aż tak. Nie istnieją takie numery jak 997, ten numer już nie istnieje na przykład na policji, no. Ale kurczę, no bo tak. Panie chodzą, no nie? I pani są na miejscu w zasadzie. Straż Miejska nie ma pieszych patroli. Tak, tylko że my jesteśmy pieszym, my jesteśmy bez urządzenia, bez niczego, nie jesteśmy w stanie nawet sprawdzić, do kogo należy samochód. Ale wystawić mandat za wycieraczkę nie mogą? Nie.
tylko wyłącznie, jeśli o tak jak pan teraz z nami stoi. Ja mogę dostać. Fizycznie pana widzimy, pan już z nami jest i wtedy możemy panu wystawić, a tak to nie. No dobra. Okej, dziękuję. Panie mogą zadzwonić na Straż Miejską, ale mogą zadzwonić wyłącznie na ten numer, na który ja też mogę zadzwonić. Próbowaliśmy, to nic nie daje. Idziemy dalej.